wypowiedzi w tym filmie odzwierciedlają poglądy wypowiadających się osób. Spojrzałem Putinowi w oczy i zobaczyłem bezwzględnego zabójcę. Patrząc Putinowi w oczy, myśli się KGB, KGB. Ludzie, którzy działają przeciwko Putinowi, podjęli świadomą decyzję, że poświęcają życie na walkę z reżimem. Gdyby Władimir Putin mógł mnie zabić, nie ponosząc żadnych konsekwencji, już bym nie żył. Prawdziwa twarz. Pracowałem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego dla czterech prezydentów. Wiem, na czym polega polityka na najwyższym szczeblu. W pewnym okresie wydawało się, że zbliżenie Zachodu i Rosji jest możliwe. W trakcie kadencji Busha Putin przez większość czasu wciąż szukał formuły współpracy z Zachodem. Jako pierwszy przywódca zadzwonił do prezydenta Busha po zamachach 11 września i zaoferował pomoc. Biały Dom lepiej by tego nie wymyślił. Spojrzałem mu w oczy. Ujrzałem człowieka bardzo szczerego i godnego zaufania. Zdołałem zajrzeć w jego duszę. Prezydent Bush zobaczył się z Putinem i wypowiedział te słynne słowa. Po moim pierwszym spotkaniu z Putinem zdałem z niego sprawę prezydentowi tak. Spojrzałem Putinowi w oczy i zobaczyłem bezwzględnego zabójcę. Zjeździłem Rosję wzdłuż i wszerz. Jestem zakochany w tym kraju. Uwielbiam Rosjan, choć bywają trudni. Po raz pierwszy zobaczyłem Putina w biurze Anatolija Sobczaka, mera Sankt Petersburga. Za sąsiednim biurkiem siedział niewysoki mężczyzna o nieco szczurzej twarzy i blond włosach, nie rzucający się w oczy. To był właśnie Władimir Putin. Rzecz jasna, nie rozmawiałem z nim. Bo i po co? Nie był nikim ważnym. Gdybym miał sporządzić listę 100 osób, które mogłyby zostać premierem Rosji, jego nazwiska by na niej nie było. Jak sądzę, wielu ludzi kompletnie zaskoczyło to, jak szybko Putin wspiął się tak wysoko. Konsultant polityczny nie wybiera. On musi słuchać ludzi. Pracowałem dla Kremla. Wówczas rządził Jelcyn. Prezydent chciał stworzyć idealne warunki do swojego odejścia. Zajmowaliśmy się kwestią następcy Jelcyna, ale paradoksalnie nie wiedzieliśmy, kto nim będzie. Sam Jelcyn też nie wiedział. Pracowaliśmy nad tym, jak wygrać wybory niezależnie od tego, kto będzie kandydatem. Gdyby Jelcyn przyprowadził kobietę, marynarza czy robotnika i powiedział ten, odpowiedzielibyśmy, dobrze, wybierzemy jego. A przyprowadził Putina.
Pod koniec lat 70. rodzice postanowili opuścić Związek Radziecki. Pamiętam, że spytałam mamę dlaczego. Odpowiedziała, mogliśmy albo poświęcić życie na walkę z reżimem, albo wyjechać i żyć gdzie indziej. A nie chcemy poświęcać życia. W latach 90. działo się wiele rzeczy, które nie do końca były zgodne z prawem. Jelcyn zrozumiał, że jeśli opozycja dojdzie do władzy, może mu grozić odpowiedzialność karna. Oczyma wyobraźni widział siebie za kratkami. Najprościej było tego uniknąć, wybierając takiego następcę, który zagwarantuje Jelcynowi bezkarność. Niecały miesiąc po objęciu przez Putina teki premiera nastąpiła seria ataków terrorystycznych. Nocny wybuch spowodował zawalenie się bloku mieszkalnego. Są ofiary śmiertelne. Ocalałych wydobyto już z ruin. Putin gra rolę głównodowodzącego, a Jelcyn na to pozwala. To wyzwanie rzucone nie państwu, ale narodowi. Dlatego odpowiedź musi być odpowiednia, niezwykle surowa. Jego popularność poszybowała w górę. Z osoby kompletnie nieznanej w 2 miesiące stał się politykiem nie tylko powszechnie znanym, lecz także najpopularniejszym w kraju. Po pierwszym z tych zamachów poszłam do gabinetu swojej naczelnej. Powiedziała, według niektórych to robota FSB. FSB to spadkobierca KGB. Zaczęłyśmy się śmiać, bo to brzmiało absurdalnie. Ale potem wydarzyły się dziwne rzeczy. Pewien polityk, przemawiając w parlamencie rosyjskim, wspomniał o tragicznym wybuchu w Wołgodońsku. Tylko, że powiedział to na 3 dni przed wybuchem. Po pół roku przestałam się śmiać stwierdzenia, że za wybuchami stoi FSB. Uznałam, że to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie. Element planu uczynienia Putina najpopularniejszym politykiem w kraju. Znając bezwzględność Putina, nie zdziwiłbym się, gdyby rosyjskie służby specjalne stały za tymi zamachami. Wysadzić nasze własne domy mieszkalne? To nonsens. Władimir Putin. W Londynie ujawniono, że były oficer KGB, Aleksandr Litwinienko, został zabity za pomocą radioaktywnej trucizny. Sasha służył w komórce FSB, walczącej z przestępczością zorganizowaną. Zorientował się, że dzieją się złe rzeczy. Zwłaszcza jeśli chodzi o korupcję, która bardzo się w FSB rozpleniła. Mówił wprost, FSB stała się bardzo niebezpieczną organizacją. Prowadził śledztwo badające korupcję wewnątrz rosyjskich służb wywiadowczych. Odkrył bardzo dużo. Miał wielu wrogów. Doszedłem do przekonania, że operację zabicia pana Litwinienki przez FSB najprawdopodobniej zatwierdził pan Patruszew, ówczesny szef FSB oraz prezydent Putin. Zaczęło się o północy. Poczuł się bardzo źle. Nie mógł mówić. Gardło miał obolałe i białe, gdyż tkanki zostały uszkodzone. Starałam się go uspokoić, gładząc i mówiąc, Sasza będzie dobrze, ale zobaczyłam jego włosy na swojej rękawiczce. Takie były ostatnie dni życia Saszy. Ostatnie 2 dni. To była tortura od początku do końca przez 23 dni. Kiedy lekarze pobrali próbki moczu, zorientowali się, że trucizną jest polon.
Wszyscy byli w szoku. Po raz pierwszy w dziejach wykryto zabójstwo za pomocą substancji promieniotwórczej. Przed śmiercią Litwinienko złożył oświadczenie, w którym wskazał swojego zabójcę. Może pan uciszyć jednego człowieka, panie Putin, ale krzyki protestów ze wszystkich stron świata będą rozbrzmiewać w pańskich uszach do końca życia. Ludzie powinni wiedzieć, jak bardzo Sasza kochał życie. Starał się pomagać innym. Był zwykłym człowiekiem, nie zamierzał zostać bohaterem. Niech cały świat zrozumie. Rosja to nie Putin, a Putin to nie Rosja. Gdybym miała wymienić ludzi, którzy zmarli w tajemniczych okolicznościach, a których śmierci Putin mógł pragnąć, jako pierwszy przychodzi mi na myśl Anatolij Sobczak. Zmarł na dziwny zawał. Inni to Siergiej Juszenkow, członek Dumy Państwowej, zastrzelony przed swoim blokiem. Jurij Ściekocichin, dziennikarz śledczy i członek Dumy, zmarły wskutek dziwnej reakcji alergicznej. Stas Markielow, prawnik, obrońca praw człowieka, i Anastazja Barburowa, która była wraz z nim. Natalia Estimirowa, czeczeńska działaczka na rzecz praw człowieka, porwana i znaleziona martwa. Anna Politkowska, dziennikarka śledcza, przeżyła próbę otrucia, zastrzelona na klatce schodowej swojego domu. Mnie też grożono śmiercią. Rekord to 400 gruźb na tydzień. Byłabym głupia, gdybym nie myślała, że jestem zagrożona. W kraju, w którym zabija się najbardziej znanych dysydentów, ktoś łatwo wpada w złość. Dla większości Rosjan Putin to swój chłop, murzyk, czyli wioskowy twardziel. Nie elegancik, który zwieje do Paryża czy Londynu, ale prawdziwy Rosjanin. I właśnie takiego przywódcy naród pragnie. Kogoś, kto nie będzie przepraszał. Chcą twardziela, gotowego walnąć oponenta w pysk. Kiedy w Rosji zmieniał się ustrój, pojawiły się gigantyczne możliwości biznesowe. W mgnieniu oka można było zbić fortunę. Postrzegałem to jako wielką szansę. Założyłem fundusz, by inwestować w rosyjskie firmy. Aby lepiej rozumieć sytuację, wykonaliśmy analizy dotyczące kradzieży w Gazpromie. Ustaliliśmy, że między rokiem 96 a 99 kierownictwo Gazpromu ukradło ilość ropy i gazu równą rezerwom Kuwejtu. Ujawnienie tych informacji wywołało polityczną burzę w Rosji. Dla mnie jako inwestora wszystko szło dobrze do października 2003, kiedy Putin kazał aresztować najbogatszego człowieka w Rosji, postawił go przed sądem i pozwolił, żeby filmowano go w klatce. Oligarchowie wracali do Rosji, szli do Putina i pytali, co mam zrobić, żeby nie znaleźć się w klatce. Od tego czasu oligarchowie zmienili się z wrogów Putina w jego partnerów biznesowych. A moje interesy i Putina przestały iść w parze, więc zwrócił się przeciwko mnie. Putin podziela manichejską wizję świata, zgodnie z którą ocenia ludzi. Albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie. Jedni oligarchowie spędzili dużo czasu na Syberii, inni zmuszeni byli uciec na Zachód. Kilku zabito. Z drugiej strony ci oligarchowie, którzy 15 lat temu zrobili to, czego chciał Putin, pozostali miliarderami, zachowali wpływy, władzę i majątek.
Putin dotrzymał danego im słowa. Myślę, że ludzi ze swojego otoczenia Putin ocenia w kategoriach: co dla mnie ostatnio zrobiłeś? 13 listopada 2005 wróciłem do Rosji. Zostałem zatrzymany na lotnisku Szeremietiewo w sali dla VIP-ów i zaprowadzony do lotniskowego aresztu. Po 15 godzinach spędzonych w zamknięciu odesłano mnie do Londynu. Uznano, że stwarzam zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Urządzono naloty na moje biura. Zabrano dokumenty firmy, wykorzystano je do gigantycznego oszustwa podatkowego. Ukradziono 230 milionów dolarów z podatków, które zapłaciliśmy rosyjskiemu państwu. Zatrudniliśmy bardzo zdolnego prawnika, młodego Rosjanina, Siergieja Magnickiego. Siergiej ujawnił to przestępstwo. Miesiąc po tym, jak złożył zeznania, ci sami urzędnicy, których przestępstwa wykrył, wtrącili go do aresztu, gdzie torturami próbowano wymusić na nim odwołanie zeznań. Umieszczono go w izolatce, przykuto do łóżka, a 8 strażników biło go gumowymi pałami, dopóki nie umarł. Chcę uczcić pamięć Siergieja Magnickiego. Jego niezwykłe życie i tragiczna śmierć są powodem, dla którego się tu zgromadziliśmy. Putin i jego kumple kradną w Rosji, jeżdżą na zachód, trzymają tam pieniądze i wysyłają dzieci do szkół. Wpadłem na pomysł, by im odebrać możliwość wyjazdów na zachód i wydawania pieniędzy. To tak zwana ustawa Magnickiego. To strzał prosto w piętę achillesową reżimu. Putin stwierdził, że jej uchylenie jest głównym celem jego polityki zagranicznej. Wysyłamy sygnał Władimirowi Putinowi i rosyjskiej kleptokracji, że nie będziemy tolerować naruszania praw człowieka. W odwecie w roku 2013 Putin urządził proces Siergieja Magnickiego, który został zabity w areszcie przez jego urzędników. To był pośmiertny proces. Mnie także sądzono in absentia. W sali rozpraw w klatce dla oskarżonych były 2 puste miejsca. Byli sędzia, prokuratorzy, obrońcy z urzędu, woźni, reporterzy, sądowi, publiczność, dziennikarze. Obu nas uznano za winnych. Po raz pierwszy w dziejach Rosji sądzono osobę zmarłą. Siergiejowi nie mogli już nic zrobić, za to mnie zaocznie skazali na 9 lat więzienia. Gdyby Władimir Putin mógł mnie zabić, nie ponosząc żadnych konsekwencji, już bym nie żył. Putin był podpułkownikiem KGB, stacjonującym w Dreźnie w Niemczech Wschodnich. Co najmniej raz zwróciłem mu uwagę, kiedy byłem zastępcą dyrektora CIA i rozmawiałem z jego szefami. On był ledwie podpułkownikiem. Podczas spotkania twarzą w twarz Putin jest inny, niż mogłoby się wydawać. Nigdy nie podniósł na mnie głosu. Potrafi być bardzo sarkastyczny. Jest bardzo konkretny. To bardzo poważny człowiek, pozbawiony poczucia humoru. Gdy jesteś szefem wywiadu, masz pewne pojęcie o tym, jak myślą ludzie związani ze służbami. Rozumiem dobrze, jak działał Putin, bo sam robiłem identyczne rzeczy. Prowadził operacje wywiadowcze. Szpiegował. Starał się zaszkodzić naszemu krajowi na wszelkie sposoby. Wychodzi z założenia, że może robić, co mu się żywnie podoba. A ktoś, kto uważa, że wszystko mu wolno, jest niebezpieczny. Patrząc Putinowi w oczy, myśli się: KGB. KGB. Władimir Putin był szefem tajnej policji. Organizacji, która zabija, truje, organizuje zamachy. Nie mam wątpliwości, że wszystkich słynnych zabójstw w Rosji dokonano z błogosławieństwem Putina lub nawet na jego zlecenie. Państwo rosyjskie od wieków używało trucizn jako broni przeciwko swoim wrogom.
Nie byłem politykiem antyrosyjskim. Prowadziłem politykę konsolidacji narodu ukraińskiego. To był główny powód, dla którego zaproponowano mi spotkanie z szefem ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Prawdę mówiąc, nie miałem ochoty na to spotkanie. Była 10 czy 11 w nocy. Spotkanie właściwie się zakończyło. Nagle wniesiono gorące potrawy i poproszono, żebyśmy zjedli razem. Jedno z dań było w porcjach, podawane każdemu osobno. Po jego zjedzeniu rozbolała mnie głowa. Przy czym ból szybko narastał. Po 2-3 minutach stał się nie do wytrzymania. Дуже прогресивно. Дві-три хвилини проходить. Twarz zaczęła mi puchnąć. Невиносимо. Потім обличчя стало ще 2 рази większa. Вдвічі більше в обличчі, ніж моє тіло прибрало сіно-рожевий колір. Моє тіло носило там практично синьо-рожевий колір. Wszyscy ludzie, którzy mieli związek z podaniem tego dania, następnego dnia opuścili Ukrainę i udali się do Moskwy. Do dzisiaj prowadzący śledztwo nie zdołali ich przeszukać. Kiedy śledczy przebadali użytą truciznę, dioksynę, wysłali zapytania do 4 laboratoriów na świecie, które wytwarzają te substancje. Charakterystyki, formuł dioksynu. Jedynym, które dotąd nie udzieliło odpowiedzi, jest laboratorium rosyjskie. Jedyna laboratoria, jaka do dzisiejszego dnia nie dała odpowiedzi, to rosyjskie. Osobiście zwracałem się do prezydenta Putina, aby usunął przeszkody, jakie napotyka śledztwo. Do dzisiaj mi nie odpowiedział. Я до сьогоднішнього дня не отримав відповіді. Po przeprowadzeniu wszystkich badań nie mamy wątpliwości, że choroba pana Juszczenki została spowodowana zatruciem dioksyną. Putin był na konferencji w Monachium w lutym 2007 roku. Siedziałem w pierwszym rzędzie przy przejściu z jednej strony, a Putin po drugiej. Obok niego siedziała Angela Merkel, kanclerz Niemiec, a jej sąsiadem był prezydent Ukrainy Juszczenko, który uważał, moim zdaniem, nie bezpodstawnie, że FSB próbowało go otruć. Wskutek tej próby otrucia twarz ma pokrytą bliznami. Kiedy Merkel wstała, żeby powitać wszystkich, siłą rzeczy Putin i Juszczenko znaleźli się obok siebie. I Juszczenko spojrzał na Putina z nieskrywaną nienawiścią. To był niezwykły moment. Czym jest Ukraina? Część jej terytorium to Europa Wschodnia, a część, większą, podarowaliśmy jej my, Władimir Putin. Polityka, jaką dzisiaj prowadzi Rosja, to autorska polityka Putina. W każdym jej aspekcie. Podporządkowywać się ślepo. Wy, ludzie plakaty, ludzie slogany.
Ludzie, którzy obecnie działają w kraju przeciwko Putinowi, podjęli świadomą decyzję, że poświęcają życie na walkę z reżimem. To prawdziwi bohaterzy. Bez wątpienia zaliczyłabym do nich dziewczyny z Pussy Riot. Putin posłał je do więzienia za pokojowy protest. Dziś trudno to sobie wyobrazić. To było zaledwie 4 lata temu, a nikogo już nie obchodzi. Połączyły hardrockowy koncert z modlitwą do Matki Bożej, którą błagały o usunięcie Władimira Putina z urzędu. Po kilku dniach domniemane uczestniczki punkowej modlitwy zatrzymano. Młodym kobietom grozi 7 lat więzienia za chuligaństwo. W telewizji rosyjskiej nie wspomniano ani słowem, że protestowałyśmy przeciwko Putinowi. Widzowie dowiedzieli się, że wtargnęłyśmy do cerkwi, żeby walczyć z religią, co nie było prawdą. Chcę zapytać o proces i karę dla członkiń Pussy Riot. Proszę przetłumaczyć nazwę grupy na rosyjski. Zespół punkowy Pussy Riot. Nie wiem, jak to będzie po rosyjsku. Może pan mi powie. Takie ataki mają niszczycielski wpływ na religię. Państwo musi chronić uczucia osób wierzących. Nie będę oceniał, czy werdykt jest słuszny, a kara proporcjonalna do przestępstwa. W Rosji jeden człowiek podejmuje takie decyzje i jest nim Putin. Zatem wszystkie decyzje w tej sprawie podejmie Putin. Intensywnie z nimi korespondowałam. Jedną odwiedziłam w więzieniu. To ten sam gułag, o którym pisał Sołżenicyn. Zobaczyłam, jaki to koszmar. Niewolnicza praca, pozbawianie snu, głodzenie, znęcanie się. Fizyczne i emocjonalne poniżanie 24 godziny na dobę. Bardzo trudno nie dać się złamać. Nie dały się, ale widziałam, jak niewiele Nadii brakowało. Żeńskie kolonie karne w Rosji są znacznie cięższe od męskich. W żeńskim więzieniu jest tylko jedno źródło władzy. Naczelnik. Nazywamy go panem, bo faktycznie jest panem naszego życia. Więźniarki pracują 16 godzin dziennie. Nie wolno im pójść do toalety, niczego zjeść ani zapalić. Jest problem z opieką zdrowotną, z żywieniem i karaniem. Wydano oficjalny zakaz rozmów ze mną, bo mogłam rozsiewać politycznego wirusa. Niemniej niektóre z osadzonych podawały mi grypsy, inne potajemnie ze mną rozmawiały. Rozpoczęłam strajk głodowy. Napisałam też list otwarty, który opublikowano w głównym niezależnym medium w Rosji. Jako prowadząca strajk głodowy zyskałam prawo do przebywania w odosobnieniu. W celi jednoosobowej sama musiałam radzić sobie z problemami. W wyniku głodówki na mojej skórze pojawiły się pęcherze. Były na całym ciele i pod włosami. Bolało, ale bałam się, że pozostawią blizny. Naturalnie, więzienni naczelnicy i lekarze zaczęli krzyczeć: umrzesz jutro, zakończ strajk. Zrobiły coś odważnego. Myślę, że już odpokutowały swój wyczyn i modlę się o ich uwolnienie. Wiem, że wszyscy na widowni, jeśli są moimi fanami, też uważają, że powinny odzyskać wolność. Spodziewałyśmy się, że spędzimy w więzieniu 3 lata. Dostałyśmy tylko 2, więc nie było tak źle. Ten stosunkowo niski wyrok zawdzięczamy pewnie uwadze mediów, wsparcia ze strony tak wielu ludzi. Jesteśmy za to bardzo wdzięczne. Głównym szefem jest Władimir Putin. Z pewnością wie, co się dzieje w rosyjskich więzieniach, ale mu to odpowiada, bo ludzie powinni się bać.
To metoda działania każdego dyktatora. Putina też. Dla Putina liczą się tylko pieniądze i władza. Ludzkie życie nie ma dla niego wartości. Całkowicie się nie zgadzamy z planem Putina, ani z jego działaniami. Ojciec był przywódcą opozycji. Wierzył, że jego misją jest walka z Putinem. Nie z jego pomocnikami, ale z samym Putinem. Ojciec przeciwstawiał się Putinowi otwarcie, twarzą w twarz, bo nie chciał, żeby w naszym kraju słowo Putina decydowało o wszystkim. Jego głównym hasłem było Rosja bez Putina. Powiedzmy, dość tego marazmu. Powiedzmy, Rosja i Ukraina bez Putina. Rosja i Ukraina bez Putina. My father experienced increasing pressure. Ojciec odczuwał narastającą presję. Dwa razy go zatrzymano za udział w proteście, chociaż manifestacja miała zezwolenie władz miejskich. Przeciwko ojcu podejmowano kampanię oszczerstw. Ci, którzy mówią o dyktaturze, sami o niej marzą. W dzisiejszej Rosji ich sny się nie spełnią. Ten pociąg już odjechał. Na ulicy napadli na niego członkowie prokremlowskiej młodzieżówki. Podsłuchiwano jego komórkę. Upubliczniono jego prywatne rozmowy. Przedstawiano ojca jako zdrajcę narodu. Bardzo to przeżywał, bo uważał się, zgodnie z prawdą, za prorosyjskiego polityka. Uwolnić Kasparowa. Życzył ojczyźnie jak najlepiej, walczył o lepszą Rosję. Wiele poświęcił dla tej sprawy, w końcu nawet życie. Kolejna sensacja. Jeden z największych oponentów Putina został zastrzelony w Moskwie. Jego niedawną wypowiedź, obawiam się, że Putin mnie zabije, cytowały rosyjskie media. Zginął od strzału w plecy. To był wielki szok dla wszystkich. Nikomu przez myśl nie przeszło, że coś takiego może spotkać ojca. That might have happened to my father. Zabójstwa ulubionego polityka opozycji przed samym Kremlem można było dokonać tylko za zgodą Władimira Putina. Putin zapewne jest bardzo bezwzględnym i być może złym człowiekiem, ale okolice Kremla to najgłupsze miejsce, jakie mógł wybrać do przeprowadzenia zamachu na Niemcowa. Putin hańbi Rosję. Po zabójstwie Borisa Niemcowa sytuacja w Rosji uległa zmianie. Zmienił się też stosunek ludzi do Putina. Bardzo mało prawdopodobne, żeby wydał taki rozkaz. Tym niemniej stworzył system, w którym takie rzeczy mogą się dziać bez jego wiedzy. Niemcowa zastrzelono praktycznie pod oknami Putina. To bardzo silny cios w jego autorytet. Okazuje się, że nie panuje nad wszystkim. To, że Putin był wstrząśnięty, jest dla mnie jasne, bo zniknął na kilka dni. Zorientował się, że nie panuje nad swoim własnym zapleczem. Uwidział, że on nie kontroluje swój zadni dwór. Wybór demokracji, jakiego Rosjanie dokonali na początku lat 90. jest nieodwracalny. Władimir Putin. Ktoś mi powiedział, że sfotografowałem najwięcej światowych przywódców. Nie wiem, czy to prawda, ale jestem bardzo blisko władzy. Fascynuje mnie ona.
Nikt nie jest podobny do Putina. Jest inny. Nie stara się. Po prostu jest. Ma w sobie cichą, spokojną siłę, która zmusza cię do pokory. Zadzwonili do mnie na 4 tygodnie przed planowaną sesją. Zlecenie Time'a. Przygotowywali okładkę z Człowiekiem Roku. Wysłali mnie samolotem do Moskwy. Nie znałem terminu sesji. Umieścili mnie w hotelu i kazali czekać. Trwało to bez końca, było coraz bardziej uciążliwe. Pewnego dnia zadzwonili. Jutro rano przyjedzie po ciebie czarne kremlowskie BMW. Jechaliśmy ulicami Moskwy, zbliżając się do majestatycznego Kremla. Ale minęliśmy go i wjechaliśmy do ciemnego, ponurego lasu. Pomyślałem, że zaraz mnie wykończą. Wywieźli mnie na odludzie. Nikt wtedy nie wiedział, gdzie jestem. Wyglądało to na celowe zastraszenie. W końcu zajechaliśmy pod najbardziej przytłaczający budynek, jaki widziałem w życiu. Nie był wielki, tylko złowrogi. Jest otoczony murem wysokości 2 kondygnacji, obsadzonym przez snajperów. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, że wszyscy mają mnie na muszce. Śnieg potąd, a ja byłem w garniturze. Musiałem pokazać swój sprzęt fotograficzny. Facet wskazywał lufą każdy obiektyw i mówił: otwórz. Nie miałem palta, trząsłem się z zimna. Z nosa mi ciekło. Nie jestem Jamesem Bondem. Żaden ze mnie twardziel. Byłem przerażony. Potem znów pod lufami wprowadzono mnie do budynku. Kazano mi wejść do małego pokoju, gdzie czekałem 7 czy 8 godzin. Nagle rozległo się pukanie i powiedzieli: idź do jego gabinetu się przygotować. Złapałem cały sprzęt. Dodali jeszcze: masz kwadrans. W pewnym momencie, miotając się jak oszalały, przypomniałem sobie, że potrzebuję prądu do stroboskopu. Cały czas obserwowała mnie zgraja ochroniarzy. Zobaczyłem jedno gniazdko, blisko biurka, ale już zajęte. Więc podszedłem wyciągnąć wtyczkę i włożyć swoją. Rozległ się wrzask: niet. Jeden z nich pokazał przewód, który biegł do czerwonego telefonu z jednym przyciskiem zamkniętego w szklanym pojemniku. To już było pełne wariactwo, tak jakbym chciał dokonać tam sabotażu. Otworzyły się drzwi wahadłowe i wszedł Putin. Po obu stronach miał 2 tłumaczy, którzy ciągle szeptali mu do ucha. Towarzyszyło mu też 2 doradców politycznych i grupa ochroniarzy, goryli. Krótko obciętych. Jeden miał bliznę. Podeszli do mnie, a ja powiedziałem nerwowo: panie prezydencie, to dla mnie zaszczyt być w Rosji. Mogę zadać panu jedno pytanie niezwiązane z polityką? Tłumacze poszeptali mu do ucha, potem spojrzeli na mnie i powiedzieli: jakie pytanie, trzeba się śpieszyć. Więc powiedziałem: jestem wielkim fanem Beatlesów, a pan? Przetłumaczyli moje pytanie. On spojrzał na tłumaczy i doradców i kazał im wyjść. Była to krótka fraza, niemal jak wynocha. Zostałem ja, Putin i zgraja goryli. Nie wiedziałem, co się zaraz wydarzy. Zrobiłem coś złego? Nie należało pokazywać swojej ludzkiej strony? Nie powinienem jak zwykły obywatel zapytać o to, co mnie ciekawi? Spojrzał na mnie i niemal idealną angielszczyzną powiedział: uwielbiam Beatlesów. Ja na to: nie wiedziałem, że pan zna angielski. Lekko skinął głową. W ogóle mało mówił, był bardzo cichy. Ale ma charyzmę w oczach. Powiedział: co mam robić? Do roboty.
Pamiętam, że nastawiając ostrość, starałem się opanować drżenie rąk. Zatrzymałem się 4 cm od jego nosa. Czułem jego oddech na ręce, kiedy poprawiałem ostrość. Z tamtej perspektywy, kiedy spojrzałem mu w oczy, ujrzałem władzę. Zimną, spokojną, jakiej nie czułem nigdy dotąd. Power that I've never felt before. And to me, zdawał się mówić, Rosja ponad wszystko, za każdą cenę. Formalnie rzecz biorąc, Putin może pozostać prezydentem Rosji do roku 2024. Myślę, że zrobi wszystko, by sprawować urząd do końca życia. Zmieni konstytucję, żeby umożliwiła jego ponowny wybór. Tak jak odbywało się to w Związku Radzieckim, kiedy wynik wyborów był znany zawczasu. Zaczął rządzić Rosją w bardzo trudnym momencie, zanim kraj otrząsnął się z totalitaryzmu, z rządów komunistów. Putin zniszczył kulturę, restaurując państwo totalitarne. Nie wiem, czy Rosja zdoła się po tym podnieść. Działa szybko. Widząc możliwość, nie waha się jej wykorzystać. Wierzy, że stosując siłę, może kontrolować wydarzenia, ale nie myśli o tym, dokąd to wszystko zmierza. Uważam, że wypełnia misję, która nie skończy się dobrze. Z wykształcenia jestem historykiem. I dla mnie historia Putina to część dziejów Rosji. A dzieje Rosji składają się z licznych klęsk. Właściwie nie można wymienić nikogo, kto by nie doznał klęski. Zwycięzców prawie nie mamy. Dlatego rozumiem Putina. To taka smutna rosyjska historia. Putin stworzył mit, że bez niego, bez silnego człowieka u władzy, kraj się rozleci. Rosjanie zasługują na coś lepszego. Rosja też. Russia deserves better than that. Przegnanie Putina będzie początkiem nowej Rosji. Został prezydentem, bo obiecał Borysowi Jelcynowi, że ochroni jego rodzinę oraz pieniądze, które rodzina Jelcyna ukradła. I dotrzymał danego słowa. W dzisiejszej Rosji nie ma nikogo, kto mógłby odpowiedzialnie obiecać to samo Władimirowi Putinowi. Osobiście sądzę, że Putin opuścił rząd nogami do przodu. Z czasem Putin przekonał sam siebie, że nie jest tylko prezydentem, ale że został wybrany. Wypełnia daną od Boga misję. Musi odbudować wielkość Rosji. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Marek Nowiński. Konsultacja Leon Maciejewicz. Czytał Robert Samot.